Drodzy Państwo, dziś mam olbrzymią przyjemność gościć piękną, młodą i utalentowaną absolwentkę łódzkiej filmówki, która spełnia swoje marzenia. Przeszła przez deski wielu teatrów, pojawiła się na małym ekranie, pojawiła się na dużym ekranie, zna kolor czerwonego dywanu w Cannes i to z bliska, niejako widz Ani Gap. Oprócz tego od ponad roku jest szczęśliwą mamą, a poza zawodem jej pasją jest podróżowanie, o czym mam nadzieję zaraz nam opowie. Przed nami Katarzyna Glinka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kasiu, zacznijmy od marzeń. Aktorstwo. Pierwsze marzenie, podejrzewam, które udało się spełnić. Powiedz mi, czy w tej chwili patrząc z przestrzeni czasu, gdzieś tam odfajkowujesz, że okej, spełniło się to jedno marzenie, czy w dalszym ciągu jednak za czymś gonisz, czegoś szukasz, jakąś rolę? Oj, nie, ja gonię i szukam, bo ja jestem poszukiwaczem. W związku z tym to jest rzeczywiście tak, że spełniłam największe marzenie, tak myślę sobie, swojego życia, ze względu na to, że udało mi się pogodzić realizowanie moich pasji z pracą, co oznacza, że ja każdego dnia właściwie nie idę do pracy i nie mam poczucia takiego zmęczenia materiału, tylko wręcz odwrotnie. Cały czas mam ogromny apetyt na to, co robię, czym się zajmuję i uważam, że jestem w grupie tych bardzo szczęśliwych ludzi, którzy wykonują swój zawód z ogromną pasją. W myśl powiedzenia rób to, co robisz, a rób to, co lubisz, a nie będziesz musiała pracować. No tak, właściwie tak. Dokładnie. Tak. Wspomniałem o Cannes na początku. Przypomnij mi, skąd to Cannes? Skąd ty tam? No i oczywiście jak wrażenia? Cannes to jest fantastyczne miejsce, zwłaszcza kiedy odbywa się tam festiwal filmowy, ponieważ nigdzie indziej jak właśnie tam nie udało mi się odczuć tak wyjątkowej atmosfery właśnie kina, atmosfery dotyczącej kina. To jest miejsce, gdzie można spotkać ludzi, którzy tworzą kino na najwyższym poziomie. Powiedz można się o nich świata. Troszkę tak, poocierać. I fantastyczne jest to, że rzeczywiście tam przyjeżdża mnóstwo ludzi, którzy się po prostu kinem bardzo interesują i to czuć. Czuć to na ulicach Cannes właśnie wtedy, kiedy jest festiwal. Ja jestem ogromnie szczęśliwa, że mogłam tam być. Byłam tam już 2 razy. Ja myślę sobie, że w życiu to jest tak, że to 3 razy sztuka. Za 3. razem pojadę tam po statuetkę. Okej, będę trzymał kciuki oczywiście, jak najbardziej. Powiedz mi, gdzie w tej chwili cię można oglądać? W tej chwili można mnie oglądać przede wszystkim chyba na ekranie, jeśli chodzi o telewizor i o widzów telewizyjnych, to w serialu Barwy Szczęścia. Mhm. A moją pracą, którą kocham, I cieszę się, że udaje mi się jakby też uprawiać właśnie tę część zawodu. Mianowicie gram w Teatrze Kwadrat i w tej chwili jestem w próbach. We wrześniu mamy premierę nowej sztuki pod tytułem Ciotka Karola i tam można mnie oglądać. Teatr chyba jest zawsze najbliższym takim medium dla aktora, tak mi się wydaje. Zresztą ja mam podobnie w tym temacie. Ale okej, praca, coś, co bardzo lubisz. Ale od każdej pracy, nawet takiej, trzeba odpocząć. Wiem, że pasjonujesz się podróżami. Powiedz mi, czy planując podróż rzeczywiście wszystko dokładnie układasz, czy jedziesz raczej tam, gdzie oczy poniosą? No, zwykle jest tak, że robimy tak zwany ramowy plan. Przygotowujemy się do tego, ja przynajmniej, dość skrupulatnie, bo jednak zwykle jest tak, że dużo czytam na temat miejsc, państw, do których lecimy i chcę zobaczyć jak najwięcej. Oczywiście ten plan zwykle później ulega modyfikacji, zmianie. Czy jakieś miejsca, poszukiwanie przygód gdzieś tam się zdarza. Któreś miejsca podobają nam się bardziej, któreś mniej, w związku z tym jakby na bieżąco go modyfikujemy, natomiast taki ramowy plan zwykle staram się ułożyć. Jednak nie odważyłabym się chyba tak zupełnie w ciemno. A powiedz mi, masz już jakieś plany na kolejny wyjazd? Wiesz, gdzie pojedziesz? W tym roku, ponieważ mamy malutkiego synka, jeszcze bardzo malutkiego. 16 miesięcy? Ma 16 miesięcy, ale w związku z tym wakacje musimy dopasować pod niego i chyba takie typowe wakacje z plecakami w tym roku niestety nie wchodzą w grę. Na pewno pojedziemy tam, gdzie jest ciepło. Na pewno pojedziemy tam, gdzie można uprawiać sporty wodne, ponieważ ja się uczę pływać na kajcie, pływam na windsurfingu, mój mąż również. W związku z tym na pewno wybierzemy takie miejsce, żeby było bezpiecznie dla naszego Filipa, jednocześnie żebyśmy mogli ciepłe kraje, plaża. Tak, żebyśmy mogli popływać. O. Każda podróż łączy się ze zrobieniem tego pierwszego kroku. My jesteśmy w tej chwili w takim miejscu, gdzie ten pierwszy krok bardzo często się zdarza w postaci wygranej. A wygrana z reguły prowadzi do realizacji marzeń.
grywasz, powiedz mi? Kiedy byłam małą dziewczynką, to był jeden z moich ulubionych programów, przyznam szczerze. Uwielbiałam oglądać ten program. Tak, ja zawsze podziwiałam, jak te kuleczki tam sprytnie wypadają. Jak to zrobić, żeby to były takie, które to będą właśnie te, o których ja sobie myślałam. Ja pamiętam, ten program naprawdę mnie fascynował. Ja pamiętam, że ja sobie tak długo układałam w głowie, że to wymyślałam te cyfry, że to akurat na pewno będzie ta, bo 13. Ale masz jakieś swoje liczby, czy raczej, jeśli już grasz, to... Jeśli grałam, to grałam na swoje. A, na swoje grałaś. Tak, nigdy na chybim trafił. Ale muszę przyznać, że ja nie mam szczęścia do cyfr. Mam szczęście chyba w miłości i zwykle wygrywałam co najwyżej dwójkę. Dziś w Lotto mamy kumulację prawie 9 milionów złotych. Wyobraź sobie, że zagrałaś, wyobraź sobie, że masz ten kupon, na którym jest 6 liczb upragnionych przez każdego gracza. Co robisz z taką wygraną? Jakie marzenia spełniasz? Kupuję samolot i latam sobie po całym świecie. Odwiedzam te wszystkie miejsca, których jeszcze nie odwiedziłam. Czyli podróże, pasje. Podróże, przede wszystkim podróże. Pewnie kupiłabym jeszcze dom w ciepłych krajach, tak żeby móc tam na te zimowe Ale z pracy miesiące. Rezygnujesz i odpoczywasz, czy nie? Albo myślę, że wyprodukowałabym jakiś dobry film w Polsce. No to pięknie. Myślę, że to już jest taka kwota, że mogłabym to zrobić. Można by się było podjąć, mogłabym Kasiu. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć ci przede wszystkim wielu marzeń, które będziesz mogła później spełniać, i tych prywatnych, i tych zawodowych. No i podziękować ci serdecznie za gościnę w naszym studio. Dziękuję bardzo. Dzięki. Naszym dzisiejszym gościem była Kasia Glinka, aktorka. Dziękujemy serdecznie.